Hej, nazywam się Magda Tomalek, witam na moim kanale Zodiakalne Byki. Zrobimy dzisiaj czytanie pod tytułem Jakie zamiary, jakie intencje wobec Ciebie ma osoba, o której myślisz? Jest to czytanie bezterminowe, więc możesz je obejrzeć wtedy, kiedy czujesz taką potrzebę. I jeżeli znasz swój profil astrologiczny, możesz też obejrzeć dla swojego znaku księżyca albo ascendentu. Siłę. Być może ta osoba jest na ciebie zła z jakiegoś powodu. I głupca. Tutaj jeszcze kochankowie. No zobaczmy. Tak wygląda na to, jakby ta osoba była zła i myślała o zaczęciu jakiegoś nowego związku, albo może zaczęciu od nowa z tobą. Zobaczymy zaraz, co tu jeszcze wyjdzie. No, mogło to być albo jakieś rozstanie, albo jakaś kłótnia. Która spowodowała, że... Albo się, właśnie ta kłótnia, tak? Albo się rozstaliście, albo ta osoba myśli o odejściu, o rozpoczęciu czegoś nowego. Bo czuje się jakby niewidziana, niezauważona przez ciebie. Rozczarowana. Jest trochę taka rozdarta pomiędzy miłością do ciebie, a tym rozgoryczeniem w związku z tą sytuacją. Z jakiegoś powodu poczuła się bardzo zraniona. Zobaczmy jeszcze z tych kart, jak ta osoba się czuje wobec ciebie. Ekstaza i wstręt. No właśnie, to też takie sprzeczne trochę emocje. Tak jakby z jednej strony no dalej cię kochała, dalej chciała z tobą być, dalej widziała jakąś szansę, nadzieję na to, że może się pogodzicie, czy wrócicie do siebie, a z drugiej strony jest jakieś bardzo duże zranienie. Coś się takiego wydarzyło, co bardzo, bardzo tą osobę zraniło. Przez to jest zła i, no i zastanawia się w ogóle, czy zła, taka rozczarowana wręcz, i zastanawia się, czy, no, czy zostać, czy odejść. Sama nie wiem, co tutaj zrobić. A jak ty się czujesz wobec tej osoby? Wściekłość. Czyli to po obu stronach takie emocje są. I wstyd. No, że zrobiłeś albo zrobiłeś. No i rezygnacja. Coś tutaj się. Mogła być jakaś zdrada po twojej stronie i tego się teraz wstydzisz, ale też jesteś zły, zła na siebie.
no z tego powodu. I też się zastanawiasz właśnie, czy odejść, czy co tu robić dalej z tym. No, nieciekawa sytuacja. Zobaczmy, jak ty się czujesz w tej sytuacji. Papieżyca. Mam wrażenie, że jakby zachowujesz taką kamienną twarz i obserwujesz po prostu, co ta osoba zrobi. Dziesiątka monet, ale tobie nadal zależy na tej osobie. I patrzysz, nie wiesz właśnie, w którą stronę iść, nie wiesz, co ta osoba bardziej zrobi. Jakby twój ruch będzie zależał od tego, co, jak ta osoba postąpi. A myślę, że ta osoba właśnie tak samo patrzy na ciebie, też nie wie. I diabeł. Mogła to być jakaś zdrada. I czwórka kielichów. Odkryj cel swojego życia. Ta karta sugeruje mi, że to jest taki moment, w którym to od ciebie zależy, jak ta sytuacja się rozwiąże, że to ty powinnaś się zastanowić, czego tak naprawdę chcesz w tej sytuacji. Czy chcesz tej osoby, czy chcesz tamtej jakiejś drugiej ewentualnej osoby, czy jeżeli to nie była zdrada, to może nie chodziło o jakąś osobę trzecią, tylko może jakąś sytuację, w której się zachowałeś po prostu, czy zachowałaś nie w porządku wobec tej swojej osoby. I ta karta jakby nawołuje do tego, że to od ciebie zależy teraz, jak ta sytuacja się dalej potoczy, że to ty powinieneś zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę chcesz w swoim życiu. Tutaj nawet mamy jedną osobę, a tutaj jeszcze w tle takiego ducha drugiej, więc no, mogło chodzić o zdradę, no ale niekoniecznie, to może być po prostu jakaś sytuacja inna. No więc tak, no to jest jakby w twoich rękach teraz. A zobaczmy jeszcze. No, dla tej osoby, w jakiej pozycji jest ta osoba twoja na cykle. Mi się wydaje, że ona jest taka trochę jakby trochę nawet nie obrażona, urażona tą całą sytuacją. Że no taka zmęczona jakby, że ma takie podejście, że to nie ona tutaj zawiniła, więc ona nie chce podejmować, czy on nie chce podejmować kolejnych decyzji, kolejnych kroków względem ciebie, względem tej sytuacji. Jeżeli to rzeczywiście było coś z twojej winy, no to ta osoba jakby nie chce naprawiać za ciebie tych błędów. Kartę poradę dla ciebie. O, dwie. Mamy kartę decyzja. I wojna i pokój. No, to praktycznie z tych dwóch kart mam jakby słyszę tą samą wiadomość, co od tej, z tej karty. Że decyzja tutaj w tej sytuacji należy do ciebie i
powinieneś sobie tą sytuację przeanalizować i tak względem tego, co czujesz i względem tego, co myślisz, tak logicznie. I warto jest jakby iść za głosem serca, ale podejmować decyzje w racjonalny sposób. Czyli posłuchać tego, co serce ci mówi, ale względem tego użyć swojego racjonalnego myślenia i podjąć te decyzje w taki ugruntowany sposób, a nie, no nie tylko na podstawie emocji, ale posłuchać tych emocji i jakby uwzględnić je w takim logicznym, no w logicznej jakiejś całości. No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że mogłam tym czytaniem ci w czymś pomóc. No, dziękuję. Zapraszam ponownie. Pa, pa.